Dzień dobry, arcymistrz Marcin Dasbir. Rozpoczynamy analizę pierwszej rundy lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach na rok 2018. W turnieju Open, w którym startuje 10 panów, padł tylko jeden rezultatywny wynik. Arcymistrz Mateusz Bartel wygrał swoją partię z Aleksandrem Miślą. Partia bardzo ciekawa, o bardzo zmiennym przebiegu i moim zdaniem powinniśmy właśnie ją obejrzeć. Jeśli chodzi o inne wyniki, to Daniel Sadzikowski zremisował z arcymistrzem Michałem Krasenkowem. Kacper Piorun z Radkiem Wojtaszkiem, dosyć bezbarwna partia, ale bardzo poprawna. Bartosz Soczko zremisował z Janem Krzysztofem Dudą, pozycję miał wygraną, wypuścił. I ostatni wynik to remis w partii Jacka Tomczaka z Grzesiem Gajewskim. Ta partia też bardzo ciekawa, co prawda zakończyła się powtórzeniem ruchu wiecznym szachem, natomiast nie można było już więcej tam grać. Natomiast my przejdźmy do partii właśnie Mateusza Bartla z Aleksandrem Miślą. Białe zagrały e4, c5, koń f3, d6, goniec b5. Mateusz oczywiście znany jest z tego, że raczej próbuje znaleźć jakieś ciekawsze, nowsze, alternatywne, niegłówne warianty i właśnie tutaj postanowił łowić Olka. Skoczek d7, oczywiście inną opcją jest skoczek c6, goniec d7. No to są oczywiście zupełnie inne warianty. Skoczek d7 jest dosyć elastyczną odpowiedzią i tutaj zaskoczenie, myślę, rzadko grywany ruch goniec a4. Białe po prostu będą chciały w pewnym momencie zagrać c4 na własnych warunkach i później skoczek c3, skoczek f6 i roszadka. I teraz oczywiście była to taka troszeczkę pułapka zastawiona na Olka, który nie był pewnie przygotowany na taki ruch jak roszada, jak goniec a4 i nie zdecydował się na wzięcie, zagrał a6, nie zdecydował się na wzięcie pionka na e4. Bardzo dobra decyzja praktyczna, dlatego że wiadomo było, że Mateusz musi mieć coś na to przygotowane, więc nie było sensu w to wchodzić. Tutaj na przykład wieża e1, skoczek f6, skoczek c3. Białe oddałyby pionka w zamian za bardzo silny kontratak. E6, D4, CD, koń D4 i nawet wieża bije E6. Pozycja zupełnie niejasna. Także no coś takiego na pewno byłoby to przyjemne dla nas, kibiców, do obserwowania. Popatrzmy, jakie tutaj motywy mogą nawet wchodzić. Koń B5, teraz bić na E6 nie można, bo jest skoczek C7 i tak zwany widlasty. Król F7, król musi zejść, skoczek G5. Król F8, goniec F4, znów nie można brać z uwagi na widełki na E6 i hetman D5, hetman E2. Pozycja zupełnie niejasna, białe poświęciły wieżę za pionka jednego, natomiast czarne mają zderoszowanego króla i tam jakiś goniec B3 może wchodzić. Pozycja zupełnie dzika, bardzo pasująca do charakteru obu tych zawodników. Natomiast no oczywiście Olek nie zdecydował się, zagrał ruch A6, białe zagrały C4, również i teraz pionek jest nietykalny z uwagi na D4 i teraz D5, również bardzo silne ataki, bardzo silny atak ma biały, grozi DE, FE, natomiast po E5 skoczek bije E5, przepiękna kombinacja tutaj wchodzi, jeśli DE to wieża E5 i D6 z wygraną. Natomiast jeśli czarne zagrałyby goniec E7, to jeszcze skoczek C6 tu wchodzi. No fantastyczne tutaj możliwości taktyczne i białe na końcu stanęłyby troszeczkę lepiej z uwagi na słabości pionkowe, szczególnie pionka D6. Natomiast no, w partii było dużo spokojniej, czarne zagrały G6, skoczek C3, goniec G7, D3. No tutaj obaj zawodnicy zaczęli rozwijać swoje figury, poprawiać ich pozycje. Goniec G5, bardzo nieprzyjemny ruch. Chodzi oczywiście o to, żeby związać tego skoczka. Hetman F4, hetman H4 za chwilkę. Wieża D na C8, A3. I tutaj mamy pozycję po jakimś BC, hetman C5. Czy mogło to być, czy po D4 w tej pozycji. Pozycja a la jeż. Struktura jeża. Natomiast no, tutaj obaj zawodnicy tego nie chcieli. CD F5,
BCDC. No po BC bardzo nieprzyjemny byłby ruch goniec H6 i tutaj oczywiście słabość tego gońca na B7 byłaby aż nader widoczna. A tutaj po hetman A2 Mateusz podczas analizy w studio wskazywał, że po ruchu hetman D6 białe mają goniec E7, a okazuje się, że nie do końca, bo po hetman E7 liczyli panowie tylko ruch hetman F7, natomiast hetman E6 i C4 w tym momencie król H8 i białe nie są w stanie odbić figury poświęconej i pozycja ich byłaby przegrana. Należy w tej pozycji po hetman D6 zagrać spokojny goniec B3, także Mateusz mógł się pomylić właśnie przez ruch hetman E6. Ale widocznie obaj zawodnicy nie dokładnie policzyli warianty i tutaj pozycja białych wydaje się być super. I tutaj nie wiadomo, dlaczego Mateusz wykonał ruch w sumie w swoim stylu. Taki zupełnie nieoczywisty. Raczej wszystko stawiałbym, że tam będzie raczej A5, jakieś próba ataku na skrzydle hetmańskim, bądź skoczek F3 z ideą D4. Natomiast Mateusz wykona właśnie ten ruch G4, który przewagi nie wypuszcza, ale jest dziwny, bo białe grają tam, gdzie mają króla. Także dziwna to decyzja, moim skromnym zdaniem. No i tutaj bardzo ciekawie się dzieje, bo na przykład po HG. Goniec bije E5, hetman E7, bardzo ciekawe ruchy, bardzo ciekawa partia, jak widać, żywa. I teraz na przykład D6, hetman F8, pozycja zupełnie niejasna. Znaczy, przepraszam, zupełnie jasna, skoczek H4 i teraz z uwagi na atak na tego pionka G6 białe wygrywają. Natomiast w partii było A5, B5, goniec B4. No można było oczywiście D4 zagrać w tym momencie i wydaje się, że to dawało przewagę białemu. Goniec B6 po to, żeby wieża weszła na C7. W partii nastąpiło HG, wieża C5. Zaczęły się fajerwerki. Król F1. Tutaj goniec H3 było raczej niezbyt udaną próbą. Wspomnieć tutaj należy jeszcze, że skoczek E5, wieża E5, goniec G4 przegrywa z uwagi na wieża G5, dlatego Mateusz zagrał król F1. Lepsze było wieża C6, szczerze mówiąc. Natomiast tutaj bardzo, bardzo ostra pozycja powstała. Tutaj oczywiście goniec C3 można było zagrać. I tutaj Oleg nie wykorzystał swojej szansy. Mateusz zagrał słaby ruch goniec F3 i teraz po skoczku G5 liczył on. Wieża bije G5, goniec B2, wieża B2, hetman F6 i że tutaj jest niejasna pozycja. Pozycja raczej jest wygrana dla czarnych. Co ciekawe, jeśli chodzi o materiał, to mamy tutaj wieżę gońca i pionka za hetmana, także bardzo ciekawy układ sił, o którym mówi się, że jest dobry dla tej strony, która posiada wieżę gońca i pionka. Natomiast no tutaj ten pionek na G3 zdecyduje o tym, że to białe wygrają, natomiast w partii nastąpiło słabe hetman G6 przegrywające. Jeszcze nie, ale taka pozycja powstała, no coś nieprawdopodobnego. No, aż chce się patrzeć na takie partie. Panowie, więcej takich. Hetman G5, trzy hetmany na desce, wieża G7 i nie bierzemy na G7, o dziwo, tylko wieża H1, goniec E6 i tutaj Oleg popełnia ostatni błąd, zagrał ruch wieża E8. Należało uciekać królem ze związania i partia mogłaby przebiegać mniej więcej tak. No, pozycja jest diablo niejasna, także no, białe mają trzy pionki za figurę, natomiast no, czarne mają tę figurę i pozycja jest zupełnie niejasna. Natomiast tutaj po ruchu wieża E8, goniec E4, wynik partii staje się już jasny. Wieża C7 nie pozwala na kontratak po linii C. No i tutaj białe już dosyć gładko wygrały. Także bardzo ciekawa partia numer 1. Mam nadzieję, że więcej takich fajerwerków będziemy mogli obserwować podczas tych mistrzostw. Mam nadzieję spotkać się z Państwem jeszcze jutro. Do zobaczenia.